Dawaj, dawaj, dawaj. Nie no, najbardziej teraz sobie zdałem sprawę. O, proszę. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Szkoły Rocketa z Hogatym. Co? Hej! A no, parodiuję już tutaj. Nieudany wstęp od Edka. No a dzisiaj uczymy Hogatego latać, a ty nie będziesz taki cwany, bo znowu kartkówka będzie. No nie, no to świetna ta szkoła, co chwilę kartkówki. Dobra, weź, laty na ścianę i pokaż jak latasz przed szkołą. Ja nie latam, także... O. Nie, nie ma tragedii, jakby tak spojrzeć. Jakby nie było piłki, to by było git. Wiesz co, to jest pierwsza lekcja, co myślę, żeby wprowadzić teorię na start, taką, żeby zobaczyć protipy. No pewnie tak, może być bardzo istotne. Mega istotne jest to, jak się wylatuje, to znaczy, żeby odpowiednio sobie podlecieć. No właśnie, też mi się tak wydaje, że ten wylot u mnie jest najgorszy, bo ja w sumie, wiesz, ja jak wszystko zresztą w tej grze robię na fantazji, więc ja nie znam teorii wylotów. Na tym jogurcie? Akurat nie na tym, ale na ułańskiej fantazji. Dobra, to tak. Pierwsza taka bardzo istotna rzecz jest, żeby piłka zawsze leciała mniej więcej pod takim kątem jak teraz do ściany. Im bardziej leci pod takim kątem, czyli chyba kątem 90 stopni, tak to się nazywa, czyli kątem ostrym. O, to tak, ale profesjonalne nazewnictwo. To jakim? Im bardziej ostrym, powiedzmy to 90? W ten sposób. No. A to nie prosty? No, prosty, no. A ostry też może być, tylko taki mało ostry. 89. To już w ogóle byłoby super. Wytnie się to. Dobra, co? Generalnie, tak jak powiedziałem, kąt prosty. Najbardziej. Jak najbardziej kąt prosty, ponieważ wtedy wam będzie najłatwiej podbić piłkę tak, żeby wam nie uciekła. Wiadomo, że może być trochę tak jakby teraz, w takim kierunku, ale powiedzmy, że to jest jeszcze okej. Ale żeby w każdym razie nie podlatywać pod takim kątem, jak teraz pokażę, bo wiele osób, co jeszcze nie za bardzo umie latać, często próbuje wlecieć pod takim kątem, jak teraz właśnie będzie pokazany. O, czyli na przykład z czegoś takiego? No to ja. Nie próbujcie. No to tutaj już mam taki pierwszy protip, żeby nigdy z czegoś takiego nawet nie próbować, bo to w sumie nie ma sensu. Jak jest coś takiego? No. Nie wiem, zdrop sobie piłkę na ziemię i ja... I bang! Jazda! No, ale nie no, wtedy po prostu nie ma sensu podlatywać, bo zawsze ta piłka będzie tak uderzona, że no ona tak, ucieknie tak, do przodu. Tak, tak. Że trzeba ją tak uderzyć, żeby nie uciekała do przodu. Dobra, kolejna rzecz jest taka, no to jest chyba oczywiste, ale żeby piłka się turlała, a nie podskakiwała, bo jak będzie podskakiwała, to nie wiadomo, czy będzie w danym momencie przyklejona do ściany i będzie znacznie cięższy ten tak jakby pierwszy dotyk, który jest mega istotny. To jest kolejna ważna rzecz. A, i jeszcze jest jedna mega istotna rzecz, taka chyba już ostatnia. Ta obrotowa, że jakby nie wiem, może jedną, że jeden skok jakby wykonać. Dobra, to tak, jeden, to dwie rzeczy jednak będą. jeden skok jednak. I obrotowa? Nie. Żeby po pierwszym dotknięciu trochę sobie zahamować tak na chwilę. No dosłownie na chwilę nacisnąć hamulec, aby utworzyć tak jakby dystans pomiędzy piłką, aby ta trochę zdołała podlecieć do góry. O, tutaj. I nie leciałem od razu, tylko przez chwilę zahamowałem, żeby tak jakby zrobić dystans pomiędzy piłką. Dobra, zobaczmy to. A, jeszcze jest jedna istotna rzecz. Czekaj, bo sobie źle tę piłkę. Ale też jest, widzę, że ten, bardzo ważna rzecz, bo widzę, że to też będzie trzeba skorygować, żeby się nie bać trochę szybciej jechać, bo jedziesz tyle wolno, że ciężko to będzie zrobić. Spróbuj sobie po prostu trochę szybciej. Czyli to dlatego ta piłka tak źle mi lata? Ona się odlepia od ścianki. Czyli ona jak się odlepi, to już jest źle, tak? No w sensie to jest już wtedy mega ciężkie do odratowania. O, teraz w miarę git zrobiłeś setup. Jeszcze bardziej był ten taki duży kąt, mały kąt, nie był to kąt prosty. O, no, ten kąt tamten. Ten kąt, wiadomo, no, który. Ale chodzi mi o to, czekaj, pokażę ci to może autem. Generalnie też kolejną rzeczą, co jest ważna, jest taka, że ty uderzałeś piłkę, jak już była na tej wysokości, nie? No bo ona wolna była strasznie. No tak, dlatego też musi być trochę szybsza piłka, idealnie. Ale żeby uderzać też piłkę, jak już będzie na tej takiej jakby pionowej ścianie. Żeby już tak jakby była na tej wysokości, bo wtedy tak fajnie się odlepi i wszystko będzie działało. Żeby nie uderzać jej nigdy wcześniej. A, i jak chcesz, żeby ta piłka właśnie tak się nie podbijała, to po prostu sobie podskocz przed uderzeniem piłki, to ona będzie po ziemi leciała. Też myślę, żeby nie włączyć nielimitowanego boosta, bo w sumie niepotrzebny jest tutaj limit. No jest taka szansa, bo muszę podjeżdżać po tego boosta. To szybkie cięcie, widzowie. O, ale widzisz, jak podskakujesz, to już ci przynajmniej ten po ziemi leci, jak robisz taki podskok. O, już to było w miarę sensowniejsze.
Bo tylko jeden ten zrobiłem, ale to w sumie taki, wiesz, taki był obrót, że to a tutaj od razu, nie prowadziło do meczu. Bo ty to w miarę ogarniasz, ale widzowie mogą nie ogarniać. Czyli jak lecisz, to trzymasz albo Q, albo E? Jak w tym momencie sobie klikasz Q, albo Q. Q teraz zrobiłem. Czekaj, pokażę widzą, żeby to od razu zobaczyli może. Generalnie Hogaty już to w miarę ogarnia, ale jak jesteście w powietrzu i chcecie się nauczyć właśnie tak jakby obracać, to musicie przypisać klawisze, które na klawiaturze zawsze są chyba pod Q i E na start, ale na padzie nie ma ich w ogóle zbindowanych. Te ustawienia to obrót w prawo w powietrzu i obrót w lewo w powietrzu. Tak naprawdę wystarczy wam, że zbindujecie sobie jedno. Jedno wam powinno wystarczyć do tego, abyście sobie tak latali, bo po prostu przyzwyczajcie się, aby robić to w jedną stronę. Dzięki czemu możecie robić po prostu coś takiego, co jest potem mega przydatne. Dobra, to teraz się skupmy na kolejnych radach. Dawaj, leć sobie. Jadę sobie do piły. To jest dobre, to jest dobre. Zapomniałeś przyhamować, tak na chwilę. Ja w ogóle nie hamuję. No, dlatego to jest bardzo ważne. Czekaj, w którym momencie ja mam zahamować? Jeszcze jak raz, w którym jak, momencie? Zaraz po tym, jak kopniesz piłkę na ściance, także odlatuje, to minimalnie przyhamujesz. Czy się przed wyskokiem ze ściany? Tak, przed wyskokiem, zanim wyskoczysz ze ściany, ty, jak już wykopiesz piłkę. Ja jeszcze od razu tutaj powiem dla widzów, zwłaszcza, że jak ktoś się chce uczyć flip reseta, to to jest mega istotne, że przy flip resecie nawet jeszcze bardziej trzeba przyhamować. Czekaj, jeszcze raz, przed powalnięciu, ale przed wylotem, no tak, to tak, jest... tak. Bo jest mało czasu między, tak w sumie, ale jak się to wyczujesz, to będzie git. Czekaj, ja muszę w mózgu jeszcze raz i teraz coś takie zatrzym, ale do zera, czy...? Nie, minimalnie, tak tylko na chwilę dotknij. Ja jadę tu, jak dotknę, tak kurde, to takie, powiem ci, jest spowolnienie duże. I potem znowu przyspieszasz tak jakby z wylotem, po prostu żeby była większa przestrzeń pomiędzy tobą a piłką. Albo może właśnie, może prędzej puszczę W na sekundę? No nie na sekundę, ale na tak bardzo mało. No i to już będzie git, jak na chwilę puścisz. W sensie idealnie byłoby to przehamować minimalnie, ale tak to też będzie git. I widzę, że odruchowo odskakujesz od razu po dotknięciu piły już. I to jest taka walka z nafikiem, żeby tak od razu nie odskakiwać, bo wtedy no nie przehamujesz, jak jesteś w powietrzu. No, to prawda właśnie, to jest to. A jeszcze kolejna rzecz taka, co ci też może ułatwić, żebyś nie jechał tak zaraz za piłką przed wjechaniem na ścianę. Czekaj, może to zademonstruję. Bo ty jak wjeżdżasz, to popatrz, jedziesz tak, że zaraz za piłką praktycznie, nie? No bo to jest ją takie tak... mniej wygodne, ale w sensie, że fajnie by było, jakbyś po prostu ją sobie trochę przyspieszył nawet na buście i potem zrobił dystans pomiędzy nią. To będzie ci tak dużo łatwiej. No ale ty jakbyś się zatrzymałeś na tej ścianie dosłownie, to nie było trochę, dosłownie się zatrzymałeś ale na ścianie. Ale potem przyspieszyłem znowu. Opa! Znowu przed tak wyskokiem przyspieszyłem. W ogóle. No to właśnie musisz coś takiego. To właśnie tak przyhamować. No sobie możesz, czekaj, zrobię to jeszcze raz, żebyś to widział. Bo ja po prostu na chwilę klikam hamulec, aby dystans był większy, nie? Tutaj przed chwilą też tak robię dystans pomiędzy tym i potem na chwilę. No ty masz to, wiesz, bo ty ten... No tak. Wiem, że ja mam to już zapamiętane. Masz inaczej to na tym. Nie, no w sensie ja tu klikam na maksa, nie ma tak, że dotykam to delikatnie. Jakoś tak, żeby to wyglądało. Na początku, żebyś nie jechał tak milimetr za piłką, tylko trochę dalej, aby ją potem tak jak by trochę fajnie wykopać, żeby ta piłka leciała mimo wszystko w miarę szybciej, potem tak wiesz, ją boostujesz, nawet na buście, żeby ją wykopać trochę, tak żeby była między innymi tak bardziej, jak najbardziej pod sufitem, ale nie, żeby jednocześnie nie walnęła w sufit i potem sobie przyhamowujesz i wyskakujesz. Wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale dasz radę. Chodzi o to, żebyś na początku zrobił ten większy dystans pomiędzy tobą i piłką i żeby ta piłka była tak wyżej wykopana pod sufit. O, i teraz boostujesz tak jakby. Bo jak robisz bez boosta, to ta piłka tak jest na połowie wysokości właściwie. A spróbuj sobie zboostować jeszcze przed tym kopnięciem. Od razu wyskoczyłem. No ale też zapominasz boostować, jak już jesteś na tym takiej jakby krzywej ściance. O, i ta piłka jest od razu wyżej, tak jak możesz zauważyć, bo wcześniej uderzałeś się on tak niewiele powyżej poprzeczki, a jak trochę zboostujesz, powinna podlecieć pod sam sufit nawet, jak uderzysz się bardziej pod rozumiem. Tym kątem. Kurde, najgorsze prostym. Jest to, że tam trzeba tak zboostować, jednocześnie jadąc wolniej, zatrzymać się, znowu podjechać i znowu... Chyba, że chcemy się to po prostu od razu nie na ściance, tylko albo naprawdę na przykład od razu, na przykład bez piłki się to na początku uczyć, albo na przykład na ziemi też, bo w sumie można taki nawyk wyrobić. To dawaj bez piłki na razie sposób? Sobie wjeżdżaj. No po prostu wjeżdżaj sobie na ścianę jak najbardziej pod tym kątem, boostuj w tym samym momencie i wyskakuj. W sensie ten hamulec, gaz i wyskakuj. To nie będziesz miał, nie będzie cię rozpraszała piłka. O, teraz przyhamowałeś, ale za szybko odskoczyłeś, zanim znowu przyspieszyłeś, tak jakby. Bo musisz przyhamować na chwilę kurde, i znowu to przyspieszyć. Jeszcze... No. To jest trudniejsze niż się to wydaje, bez naprawdę. Piłki, to bez piłki będzie fajnie. Zrobić tak?
Nie, jest znowu przyspiesz. No. Jak ja mam znowu przyspieszyć przed tym jeszcze? Halo, mózg! Z boostem najlepiej. No i dawaj, spróbuj speedrun znowu. O, i taki odlot byłby idealny, jakbyś speedrun. O! Oj, kurde, kurde, panika siadła, ci, już było udało się trochę zatrzymać i nawet boosta jeszcze zdążyłem no, użyć. No, teraz zrobiłeś idealnie, ale potem tak, chyba spanikowałeś, bo się z tym... Pewnie spanikowałeś, żeby tego nie zepsuć? Teraz boosta zabrakło. No ale już jest i tak lepiej. Jak to będziesz robił trochę bardziej tak jakby płynnie, to to będzie no to tak, jest bardzo to zdecydowanie fajnie. Fajnie byłoby to płynnie zrobić. O! Uuu, hogaty! Ale trik! Ale jeszcze o, użyłem boosta przed wylotem, już się no. zastanowiłem. Nie no, idealnie. O! O nie, niesamowite, że ty jakieś trafisz, to jakieś takie trudniejsze. Chciałem dupą. To jest w ogóle tak mnie denerwuje, że zamiast wykończyć normalnie... A to jest w ogóle... Tak... To jest w ogóle dupskim. Ciekawe? Jesteś pierwszą osobą, co celowo chce uderzać w piłkę dupą. No to fajnie dla mnie wygląda, no. Kurde. Po prostu, jak tak dupskiem palnę. Ale bomba. Tak. Musiałeś mi to powiedzieć jeszcze. Dawaj, dawaj, dawaj. O! Jest! Kogaty! Ale akcja! Nie no! Się od sufitu odbiło w ogóle. No, od wszystkiego dotknął. O! O! Nie no, ale teraz? Ja nie wiem, co się stało, jakiś przełom nastał. Dwa razy z rzędu, w miarę git początek. Patrz, jak sobie jedziesz i ta piła jest tak mocno wywalona, to żeby ją po prostu już kopnąć i to tyle. A, w ten sposób? Tak, tak, żeby po prostu już ją mocno kopnąć, bo i tak tego nie skontrolujesz fajnie, bo to będzie już zbyt ciężkie. No to tak ja zazwyczaj robię po prostu, czyli jadę. No tak, a żebyś tak robił. Tutaj po prostu boostujesz i od dołu jak najlepiej kopnąć. Bo to jest o tyle ciężkie, że my to próbujemy zrobić w ramach jednej sesji. I to jest o tyle ciężkie, bo latanie jest naprawdę giga trudne. I taka... I ty w sensie przez to, że masz jeszcze umiejętności w grze, że już grasz od dłuższego czasu, to jeszcze u ciebie ten progres, jak tutaj się widzi, widzowie na pewno jak się będą tego czyli to pewnie będzie to jeszcze dużo, dużo wolniej szło. Ale i tak w ramach jednej sesji to kurde nie nauczysz się dobrze latać. Bo trzeba mierzyć siły na zamiary, czy jak się tam mówiło. Latanie nie jest czymś po prostu dobrze do tego, czego się nauczycie w godzinę. Do nauki dobrego latania nawet w 10 godzin się nie nauczycie. Trzeba poświęcić więcej czasu. Ale chodzi o to, żeby tutaj już w miarę to ogarniać. A Hogaty widzę, że z każdą chwilą naprawdę lepiej sobie radzi. No zobaczcie teraz na przykład. Na przykład teraz już miał dużo większą kontrolę. W ogóle pod złą stronę poleciałem sobie. To nie moja strona. No i pod złą stronę to nawet wyszło. Bo to jest tak, że będziecie to tak jakby stopniowo lepiej robić. Nie będzie od razu identycznie, tylko tak jak Hogaty, że jest coraz lepiej. Przede wszystkim coraz częściej teraz Hogatemu wychodzi. No zobaczcie, drugi raz z rzędu i drugi raz w miarę git. Jak to będzie przycięte na filmie, to to będzie pewnie bardziej widać, jak ty to progresujesz. Bo to chodzi o to, że to nie jest tak, że z każdą jedną próbą będzie lepiej, bo to jest zbyt trudne do nauczenia się. Ale naprawdę ja widzę dużą różnicę. Ty jak grasz, to pewnie mniej, bo się skupiasz na każdej indywidualnej próbie. Powiem ci, że na pewno po prostu, bo tak jak ty to powiedziałeś, że robimy to dosyć szybko, nie? A to trzeba co najmniej kilkudziesięciu minut, tak dla mnie, żeby w ogóle to przetworzyć i samo to, że powiedziałeś, jak to trzeba zrobić, ja no wiesz, tak. sobie próbuję, to już coś daje. Ja nawet czuję no. powoli, że ale w sensie wiesz, to widać, to giga widać, w sensie. No teraz robiłeś przed chwilą cztery razy praktycznie, no te rzeczy, co na początku ci taki problem stawiały, nawet na początku ci ustawienie piłki w ten sposób jak teraz. A teraz to robisz praktycznie za każdym razem. I zobacz, i znowu. Nie jest to idealne, nie jest to idealne, wiadomo, że ten wylot jeszcze nie masz wprawy, ale już jest to git. Proponuję, jak zrobisz jednego ładnego lotnika, to będzie zakończenie odcinka. Okej, czyli... Wszystko w twoich rękach. O, właśnie tak? Dawaj, nieś nas do końca odcinka! Nie! Prawie, ale teraz zrobiłeś dobrze ten początek. Teraz już było praktycznie idealnie, tylko potem doświadczenia zabrakło. Czy tam spokoju. O, już nawet potrafisz tak, że bez jechania naokoło przez mapę to robisz. O!
Proszę, dotknij to. Jest! Jest! Dobra! Ej, nie, no to słabe było akurat. Nie. Na początku nie. Odcinka w życiu byś tak nie zrobił. Jeszcze zrobiłeś to z pierwszej. Co ty gadasz? No totalnie zrobiłeś czymś, co ma mniej więcej połowie wysokości bramki. Dobra, zrób sobie jeszcze, jak nie jesteś zadowolony. Ale chcę ci powiedzieć, że na początku totalnie byś w życiu tego nie zrobił. Nie no, najbardziej teraz sobie zdałem sprawę. O, proszę. Tak, tak, to już się musiało podobać, to proszę. To już było lepsze, bo trzymałem tę piłkę. Ja to chciałem było powiedzieć... lepsze, bo piłkę trzymałem. Ale nie, no już jest tak dużo lepiej, że to jest hit. Naprawdę, jak to będziesz na streamku robił, to ludzie będą tacy, że jak im nie powiesz, to już będą wiedzieli, że po szkole jesteś. Naprawdę. No kurde, jest dużo lepiej, ja jestem zadowolony. Dobra, kończę odcinek, zanim się znowu mi tutaj rozmyśli. Ja tutaj dobra. Dziękuję. Dziękuję za, nie wiem, wytrwałość, cokolwiek. Ja też dziękuję w takim razie nauczycielowi. Nie no, fajnie się to robisz, szczerze no, powiedziawszy. I fajnie, teraz przyjemne. Będzie najfajniejsze to, że coraz lepiej ci to będzie wychodziło i coraz częściej. I tak samo mówię, że po przerwie, na przykład następnego dnia, czy tam następnym razem, jak będziesz grał w Rocketa, też ci to będzie dużo naturalniej wychodziło. Ale dobra, mniejsza, pamiętajcie, że w opisie macie linki do kanałów Hogatego, tam jakiś Twitch, YouTube, nie wiem. I to będzie tyle, już nie przedłużam, powodzenia w nauce. Elo, elo. Elo.